I zdrowaś Maryjo, i Pan z Tobą. Te finansowe, pamiętaj. I zdrowaś Maryjo. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Spaka Maryjo. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. O, Panie, jest z Tobą. Twojego, Jezus. Wyspowiadaj go. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Witaj! Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać. Zapłać. Zaczecie na ciebie ukoronowanie Pana Jezusa. Jezu, nas wszystkich wprowadzasz od Twojego cierpienia, które jest wypełnione oceanem milczenia wobec oprawców, a równocześnie przepijanie biegłym rogu ponad 24 miliardy złotych. Brat błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Józef, i jego żona Alfreda zostali uhonorowani medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, a odznaczenie osobiście wręczył im prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Bardzo się cieszę, to ogromny zaszczyt dla nas, że możemy Państwu osobiście te odznaczenia wręczyć. Bratowa księdza Jerzego, niedojrzenie, 50 lat temu ona się poznała księdza Jerzego. Na pewno nie było jemu lekko, ale on powiedział, że on jest gotowy na wszystko. Także pomaga nami ludziom, dzwoni do nas, proszę o modlitwę i pomaga. Ja sam po sobie mi trochę tak źle rozmawiać na języku, lekarze uznali, że mam nowotwór, możliwy. Nie dawali 2 lata, tylko życia. I już żyję z tym 18 lat. Tak doznaję się tych łask od
Pana Boga na przyczynę księdza Jerzego. W pierwszej kolejności zdrowia dla Państwa i dla całej rodziny. Spokoju i takiego dobrego życia. Spokojnego, dobrego życia, żeby się Państwu wszystko jak najlepiej układało. Głęboko w to wierzę, że tak właśnie będzie. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapelanem warszawskiej Solidarności. W 1984 roku został zamordowany przez bezpiekę. Słowem wszystko. Trwa wieczór w Polskim Radiu 24 na zegarach 20:35. Teraz już czas na spotkanie z Łukaszem Warzechą w jednej z jego audycji. Po raz pierwszy o Nowej Porze. Szukając dziury całym. Kłaniam się Państwu i tak właśnie już teraz będzie, czyli we wtorki będziemy się spotykać o 20:35 mniej więcej po serwisie informacyjnym w Polskim Radiu 24. Dzisiaj w programie Szukając Dziury w Całym porozmawiamy o tym, jak zmieniła nas, w sensie nas wspólnotę, nas Polaków, katastrofa smoleńska przez 8 lat. Moimi gośćmi są panowie Jan Udakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dobry wieczór. I pan Jerzy, redaktor naczelny Nowej Konfederacji, Think Zinu. To taka skrzyżowanie think tanku z Zinem, czyli z magazynem. Spotykamy się po bardzo ważnej rocznicy. Rocznicy, która być może, i to jest pytanie, które też do Was kieruję, czy tak się stało rzeczywiście, która miała być może być jakąś klamrą zamykającą okres żałoby, no tak, po słucham. 10 kwietnia 2010 roku, kończącą jakiś okres szczególnie intensywnego przeżywania, bo to była ta rocznica, w trakcie której nastąpiło wreszcie odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Więc pierwsze pytanie brzmi, czy faktycznie ten ostatni 10 kwietnia w Waszym odczuciu, Waszym zdaniem, Waszej ocenie zamknął jakiś okres, czy też dalej wszystko wokół katastrofy smoleńskiej będzie się toczyło tak, jak się toczyło poprzednio? Jan Udakowski. Nie miałem poczucia, że zamknął. Byłem tam na placu przy tym pomniku i miałem poczucie, że po pierwsze pojawienie się tego pomnika pokazuje, że po prostu można go było zrobić i odsłonić poza gromadką nieczułych czy jakiś emocjonalnie szyderców, to właściwie się okazało, że ten pomnik po prostu jest, on funkcjonuje, żyje społecznie, bo tam czasami jeżdżę rowerem, więc obserwuję, bo ja zawsze interesuje mnie, jak żyje tkanka miasta i on sobie po prostu żyje tak jak pomnik. Tam przychodzą ludzie, fotografują ten pomnik, składają kwiaty, ktoś zapali znicze, to wszystko jest obywatelskie. To wszystko wynika z jakiegoś zaciekawienia, właśnie z chęci przeżycia. Nie ma w tym sztampy, to nie jest rzecz, która jest zlecona odgórnie. Więc nagle się okazało, że można wprowadzić w obiekt ten pomnik. Ja chętnie podyskutuję o jego wymiarze, zarówno estetycznym, jak i symbolicznym. Natomiast on działa, są wszystkie nazwiska i funkcjonuje jak żywe miejsce. Więc mam nawet wrażenie, że się ale ten taki diapazon emocji, który był towarzyszył Smoleńskowi, tematowi Smoleńska, został zamknięty i pewna część tej rozmowy o Smoleńsku, pamięci Smoleńska przeszła w taki właśnie wymiar już bez żałoby. To bardzo interesujące spostrzeżenia, bo przecież gdyby spojrzeć na to, w jaki sposób doszło do wybudowania pomnika, przypomnę, że doszło na placu przejętym przez wojewodę, czyli de facto przez rząd, i to w momencie, kiedy sprawa przejmowania była przeprowadzana, nie było mowy o tym, że to się dzieje po to, żeby postawić tam pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Była mowa o tym, że chodzi o zabezpieczenie uroczystości państwowych po prostu. I w związku z tym były obawy, czy to nie będzie wręcz taki punkt jątrzący. Zresztą tak też wyglądały przygotowania do odsłonięcia pomnika po stronie przeciwników i Prawa i Sprawiedliwości, i przeciwników pomnika, i zwolenników tej jeszcze platformerskiej narracji o katastrofie smoleńskiej. A tymczasem z tego, co ty mówisz, wynikałoby, że rzeczywiście on się jakoś wpasował, wrósł, i to bardzo szybko. Czy rzeczywiście wrósł i czy rzeczywiście mamy do czynienia z końcem tego okresu intensywnej żałoby? Bartłomiej Radziejewski.
Może warto zacząć od tego, że okres żałoby w polskiej obyczajności trwa określony czas i ten czas dawno minął, więc myślę, że to warto się trzymać po prostu odwiecznych polskich zwyczajów i nie nadużywać tego pojęcia, jak również związanych z nim symboli typu stroje żałobne, prawda? Natomiast jeśli chodzi, ja się zgadzam z dyrektorem Ołdakowskim w tym sensie, że ten pomnik zamyka, nie rocznica, tylko pomnik, po prostu jego postawienie zamyka pewien czas. To ciekawa też obserwacja z tym autentycznym obywatelskim życiem wokół niego. Natomiast myślę, że trzeba na to, już odpowiadając na twoje pytanie, trzeba poczekać, żeby zobaczyć, czy on będzie jątrzył, czy nie będzie jątrzył, prawda? No PiS tutaj zastosował taką trochę metodę siłową, tak? Znaczy bardzo wyraźnie wbrew oporowi nie tylko opozycji, ale władz miasta, tak? Postawił ten pomnik, no i licząc na to, że trudno go będzie usunąć, a więc jako tak dokona takiego pierwotnego zagłaszczenia, można by to porównywać do takiego procesu, czy po prostu pewnego polityki faktów dokonanych. Tak, postawiliśmy pomnik, nikt nie wkłada się go usunąć i on już będzie zmieniał politykę, znaczy przestrzeń symboliczną. Zgadzam się, że z pewnością taka była kalkulacja, ale też skoro mówisz, że wbrew oporowi władz miasta, na pewno, tylko pytanie jest właśnie, do tego pytania mnie inspiruje to, co Jan Ołdakowski powiedział. Czy to było też wbrew oporowi jakiejś znacznej części Warszawian, bo jednak władze miasta niekoniecznie muszą reprezentować mieszkańców miasta w tym akurat aspekcie, prawda? Że to, że ktoś przychodzi pod pomnik, to być może to jest bardzo wąski wycinek ludzi, natomiast no, to mi raczej skojarzyło się z taką praktyką, którą stosowali co o bardziej sprawni organizacyjnie księża, którzy budowali pomniki, kościoły tam, gdzie nie można było. Czyli najpierw też metodą faktów dokonanych. Znaczy nie, najpierw się pojawiała jakaś stodoła, czy coś, jakaś lekka konstrukcja drewniana i później była rozbierana i okazało się, że pod spodem jest kościół, którego już nie można, no, ze względu na jego charakter sakralny i ruszyć. I oczywiście tu jest taki rodzaj błogosławionej winy. Znaczy z jednej strony powstał z naruszeniem i obyczaju jakiegoś konsensusu w sensie informacyjnym chociaż, a z drugiej strony okazało się, że jak już jest, no to po prostu zaczął działać tak jak pomnik. I to, że tam codziennie przynajmniej kilkadziesiąt osób przychodzi zaznaczyć swoją obecność poprzez zostawienie kwiata, zostawienie wiązanki, zapalenie znicza, to dla mnie to jest dowód na to, że to żyje, tak? Że ludzie, że tam okazało się, że po prostu to może istnieć i jakby z dnia na dzień zostało usunięte pewne przeoczenie, które właśnie spowodowało, że ta żałoba z dnia roku trwała 8 lat i była takim rozciągniętym. A jak uważacie, czy Platforma Obywatelska, gdyby wygrała wybory kiedyś w kraju, bo to nie wystarczy wygrać wybory w Warszawie, skoro plac jest w zarządzie wojewody, gdyby wygrała wybory w kraju, czy rzeczywiście zgodnie z zapowiedziami niektórych polityków, załóżmy, że to się dzieje dopiero, nie wiem, w kolejnej kadencji, czyli w 2019 roku, bardzo mało prawdopodobne, tylko na przykład w 2023, a może jeszcze w kolejnej, czyli musimy sobie wyobrazić, że ten pomnik wrósł jeszcze bardziej, prawda? A politycy Platformy dziś przynajmniej zapowiadają, że oni go rozbiorą. Faktycznie uważacie, że do czegoś takiego może dojść? Czy to w ogóle ma sens, tego typu stawianie sprawy? Czy to sprzyja, już mówiąc czysto cynicznie, politycznym celom dzisiejszej opozycji? Jak to widzicie, Bartłomiej Radziejewski? No może najpierw, czy to sprzyja wspólnocie narodowej, powiem, jeśli mogę jednak, bo to wydaje mi się nieco ważniejsze. Myślę, że to nie sprzyja wspólnocie narodowej, nie sprzyja dobru publicznemu. Mimo wszystkich kontrowersji ten pomnik bardzo się należał ofiarom, bardzo się należał
księżowym prawownikom. Myślę, że dobrze, że powstał i powinien już zostać po prostu. Tak. Jednocześnie jego usunięcie ewentualne spowoduje naprawdę wtedy duże jątrzenie, o wiele większe niż to, które ewentualnie będzie miało miejsce teraz. Tak. To znaczy, tutaj pytałeś o nastroje społeczne. Jakby jedną rzeczą są badania, które są robione co do całej populacji na przykład warszawiaków. Tak. One nieraz pokazywały, że większość jest przeciwna pomnikowi. Ale jest też coś takiego jak gorące i zimne mniejszości, prawda? I jest coś takiego jak głośne mniejszości. Myślę, że tu tak naprawdę większe znaczenie mają mniejszości niż większości. Dlatego, że to mniejszości przychodzą na przykład składać znicze czy wiązanki i mniejszości przychodzą protestować, prawda, przeciwko pomnikom. I to od siły tych mniejszości zależy, taki już przechodząc do wątku tego cynizmu politycznego, wątek kalkulacji partyjnej, tak? To znaczy nikt nie chce, chyba że można taką mniejszość przedstawić jednoznacznie jako wariatów, tak? Dowód tego, że przeciwko nam tylko wariaci na przykład. To wtedy być może tak. Ale jeśli jest to zdeterminowana mniejszość, która codziennie mąci dobre samopoczucie władzy, która daną decyzję zrobiła pozytywną lub negatywną, teraz rozważamy rozbiórkę pomnika, no to myślę, że to byłoby raczej wbrew interesowi. Jan Oblakowski. Już nawet w samej platformie słychać różne głosy. Słyszałem sam w mediach wypowiedzi polityków platformy, którzy mówili, że pomnik powinien być. Dlatego nie powiedziałem, że to jest stanowisko całej opozycji, tylko powiedziałem o pojedynczych politykach platformy, bo takie głosy były oczywiście. Jasne, tylko pytanie, czy to paliwo, jakim jest przeciwdziałanie każdej formie aktywności PiS-u, będzie jeszcze aktualne w momencie, kiedy zmieni się władza, tak? Znaczy, no bo rozumiem, że to, że walczenie z tym pomnikiem jest taką formą walki z każdą aktywnością PiS-u, tak? Czy ta strategia, która dziś przynosi, no na razie rozumiem jakieś średnie owoce, ale również w założeniu ma przynieść kiedyś zwycięstwo, czy ona będzie aktualna w momencie, kiedy nastąpi zmiana władzy, bo wydaje mi się, że ona jest raczej aktualna i że na tą aktywność właśnie jest związana z, no bo z dwoma pomnikami, bo został też ujawniony kamień węgielny, pomnika, który stanie tam do na 11 listopada, czy w okolicach 11 listopada. Pomnik Lecha Kaczyńskiego. I tutaj jakby wiemy więcej, tak? Że to jest miejsce, w którym stanie pomnik. Można zobaczyć, jest tabliczka, która to zapowiada, no więc to miejsce jakoś można tu, chociaż nie wiemy, jak obzorowany będzie postać prezydenta. Ale jak mówię, to wszystko, tu trochę więcej wiemy, wiemy, że będą dwa pomniki, być może jeszcze jakieś dodatkowe elementy się pojawią. A jakie znaczenie waszym zdaniem mogą mieć pojedyncze, nie wiem jak to nazwać, bo słowo happening nawet tutaj nie za bardzo pasuje, takie akty, powiedzmy, niefizycznego wandalizmu. Ja chyba tak bym to określił. Mam na myśli na przykład to, co zrobiła Magdalena Cielecka, fotografując się z taką dosyć głupią miną na tle pomnika, umieszczając to zdjęcie w jednym z portali społecznościowych z podpisem "Ktoś wie, co to za schody?" i ze znakiem zapytania. No i oczywiście pojawiły się też na Facebooku grupy czy wydarzenia typu tam pierwsze wejście na pomnik smoleński z jakąś datą i tak dalej, które zdobyły ileś tam tysięcy polubień. Ja bym akurat tymi tysiącami polubień się nie przejmował, bo na Facebooku ten mechanizm polubienia czegokolwiek jest bardzo łatwy, więc można założyć, że każdy, kto się czuje członkiem, powiedziałbym, antypisu, jest w stanie bardzo łatwo kliknąć na polubienie przy takim wydarzeniu. Ale czy waszym zdaniem tego typu działania mogą jeszcze pobudzić jakiś sentyment taki gorący wokół tego pomnika, czy to już pozostaną tylko oddzielne akty tego typu, które albo wygasną zupełnie, albo się będą bardzo sporadycznie zdarzały w przyszłości? Ja myślę, że mogą. To oczywiście zależy od tej dynamiki, o której mówił pan dyrektor.
politycznej i takiej symbolicznej wokół Smoleńska, jak ona się będzie rozwijać, ale mogą w tym sensie, że Smoleńsk, jego celebracja, czczenie tej rocznicy ofiar zostało bardzo ściśle utożsamione z PiS-em, tak? Więc jeśli uda się przedłużyć, bo to nie jest nic nowego, tak? Mówimy o przedłużeniu pewnego procesu, a nie jego kreowaniu od podstaw. Powiedzmy negacjonizm smoleński, tak, czy bagatelizowanie Smoleńska, przechodzące nieraz w szyderstwo, wyśmiewanie, no to to może być, tak, to może być silny proces i angażujący spore grupy ludzi. Tutaj zahaczamy już o taki wymiar, który wydaje się mocno adekwatny do czasu, w którym rozmawiamy, czyli 2 tygodnie po rocznicy ważnej, szumnej tragedii smoleńskiej, czyli tego, gdzie my jesteśmy dzisiaj jako wspólnota narodowa. No właśnie, i o to was chciałem teraz zapytać. To ja tylko z punktu jeszcze odniosę się do tych zdjęć, bo oczywiście są dwa aspekty, które mnie w różny sposób poruszają w naśmiewaniu się z pomników. To jest podśmiewanie się z pomników, które rozumiem, że w moim świecie jest jednak jakimś być może krępowym, czy takim poruszającym moją wrażliwość, ale jednak korzystaniem z wolności słowa, z wyśmiewaniem się czy z poniżaniem osób zmarłych jakiś czas, czego na co ja mam niezgodę. I ta akcja Pawła Althamera, która była takim krótkotrwałą erupcją, takim szyderstwem ze śmierci i z reakcji na nią niektórych polskich obywateli, była dla mnie bardzo poruszająca, ale Kaczyńskiego ten żart z twarzy, która ukazuje się, miał jakiś taki też aspekt podtekst religijny, była dla mnie oburzająca, bo była wprost żartem ze śmierci, ale też z czyjegoś odbioru tej śmierci i z żartów ze świętości. Więc dla mnie była przekroczeniem normy, ale ona żyła 24 godziny na Facebooku, 48 właśnie też błysnęło i zmarło. Też zauważyłem, że jak na poziom emocji, które wydawało się, że do tej pory towarzyszyły katastrofie smoleńskiej, te różne tego typu akty związane i z rocznicą, i z samym pomnikiem, wydaje się, że bardzo krótko żyły i jak gdyby już nie załapały, już nie wzbudziły jakiejś większej emocji. Śmieszne. Okazało się, że ludzie w tym nie widzą żartu z formą, tylko widzą też żart z czyjejś śmierci, żart z czyjejś wrażliwości. Może też dlatego, że pomnik właśnie już stoi i jakby już ten etap jest zamknięty. Ale teraz chciałem was zapytać o to, o czym wspomniał Bartłomiej Radziejewski, czyli gdzie my jesteśmy jako wspólnota po tych 8 latach? Czy ten ruch jest bardzo głęboki, czy to jest punkt, który nas będzie definiował jeszcze przez wiele lat, czy może przeciwnie, gdzieś to zostanie za nami i już za chwilę nie będzie takiej istoty? No przede wszystkim w moim odczuciu jako wspólnota podnieśliśmy strasznie ciężką klęskę nie tylko w chwili tragedii smoleńskiej, ale po tragedii smoleńskiej, w sensie niezdolności do wyciągnięcia zupełnie podstawowych wniosków dotyczących państwa i wspólnoty właśnie. Tak, ja bardzo żywo przeżywałem ten moment i tę żałobę. A propos tego, co mówił pan dyrektor, to też pamiętam do dziś takie oburzające akty wandalizmu typu sikanie na znicze, czy ta słynna piosenka panów Wojewódzkiego i Figurskiego o leżeniu na Wawelu, prawda? Do dzisiaj to pamiętam i mnie to jakoś emocjonalnie porusza. Natomiast jakby podstawowy przekaz związany ze Smoleńskiem, obok śmierci tych prawie 100 ważnych osób, był taki, że polskie państwo jest w katastrofalnym stanie. Tak? Znaczy, możemy ciągle ubolewać nad tym, że nie ma wywiadu ustawowego, bo mają go Rosjanie, mieli wystarczającą długo, żeby go odpowiednio przygotować, tak. Ale niezależnie od różnych hipotez, które już są, łącznie z hipotezą zamachu, tak, nie
obalonych, ani nie zweryfikowanych pozytywnie. No to były pewne rzeczy ewidentne, tak? Takie jak to, że Biuro Ochrony Rządu było fatalnie przeszkolone, nie wiedziało, co robić, zdawało się na jego funkcjonariusze, zdawali się jak mówili, najbardziej doświadczonych Rosjan. Tego, że nikt się właściwie nie przyznawał do organizacji wizyty, lekceważono wprost procedury tego dotyczące i tak dalej, i tak dalej. Można by dłuższy wywód tutaj teraz zrobić, natomiast no to pokazało, że polskie państwo jest w stanie katastrofalnym i że stoi w mniej więcej jednym rzędzie z takimi jak Panama, Bośnia czy Rwanda, bo we Francji, Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych takie katastrofy się nie zdarzały, a w wyżej wymienionych tak. Polskie państwo tak, ale my jako Polacy już po tym wszystkim, 8 lat po tym wszystkim, gdzie jesteśmy, no, było kilka elementów. Wydaje mi się, że pierwszym elementem był ten taki krótkotrwały przebłysk tej takiej najpiękniejszej polskości, kiedy znów byliśmy wszyscy razem po jakiejś katastrofie. Dosłownie parę dni to trwało. Tak, ale to było ja takie rzeczy widziałem na przykład i tym się zawsze fascynowały mnie kroniki nakręcone w czasie Powstania Warszawskiego. Kiedy na przykład są momenty uchwycone, i to nie zagrane przecież, uchwycone momenty, myśmy to umieścili później w naszym filmie Powstanie Warszawskie z tych kolorowanych i udźwiękowionych dokumentów, na przykład kolejka jak wygląda po wodę, tak? Kilka godzin ludzie potrafią stać w poczuciu takiej radości i wspólnoty i tego, że sobie nawzajem pomagają. Oni mają jasne twarze, nie wiem jak to w ogóle jest możliwe, tak? Ale miałem wrażenie, że ta kolejka pod Pałacem Prezydenckim to też jest ludzie, którzy znoszą wspólnie ciężary. Myślę, że taka też była solidarność pokolenia moich rodziców. Ten taki przebłysk czegoś takiego, że zaświeciliśmy jakimś lepszym światłem wewnętrznym. No i później znów się pojawił ten koszmar sporu. Przy czym ja mam wrażenie, że my ciągle jesteśmy jako Polacy sarmatami. To znaczy my inaczej niż hiperbolą nie umiemy opowiadać polityki. Inaczej niż używając im kategorii moralnych. Więc ten spór bardzo szybko wszedł na poziom sporu totalnego, sporu raniącego, wykluczającego, znaczy jedni drugich. To nie jest rozmowa to nie była rozmowa o polityce, tylko była rozmowa o wartościach ostatecznych. Przez co przestaliśmy być już dawno wspólnotą. Pytanie, czy jednak gdzieś w sercu nie jesteśmy tą wspólnotą? Czy rzeczywiście należy, że tylko wielkie wydarzenia, takie jak Powstanie Warszawskie, Kampania Wrześniowa, Solidarność, właśnie Katastrofa Smoleńska budzą nas na chwilę tą wspólnotę, która potrafi wykraczać poza ograniczenia? Czy jak to zrobić, żeby w to przejść do tego? Na to pytanie już dziś niestety nie zdążymy odpowiedzieć, ale ja chciałem się wreszcie z tym się zgodzić. Ale no, trudno niestety. Być może wrócimy do tego tematu. Może dopiero za rok. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście w jakimś stopniu ten spór został zamknięty, przynajmniej jego etap. Bardzo dziękuję moim gościom. Jan Nowakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja. To był program Szukając dziury w całym. Łukasz Warzecha. Kłaniam się Państwu. Reklama. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem. Nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy przywieźć. Przywieźć, wnieść, dziury wywieźć, powiesić, podłączyć, odłączyć. Przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję smart. Praktykowanie bez praktyka. Przywróćmy rzetelny i właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, prowadzących kampanii informacyjnych, funkcjonowanie medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji szkolenia Polskie Radio. Nie musisz kupować pakietów płatnej telewizji, aby oglądać różne programy i mieć ich więcej. Komiwu 8 Multiplex, który dostarcza do Twojego domu kolejne kanały na ziemi. Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www. Reklama nie.